kwestii kultury fizycznej w sprawie korekty uchwały nr 25/39/2012 Rady Dziejącej dnia 23 października 2012 roku w sprawie prac remontowych gminy Szkółkowo-Prawowych Przedszkoli w ramach zadań powierzonych na rok 2013. Paragraf pierwszy, na pozostałej kwoty w wysokości 59 900 zł zmienia się zakres rzeczy do zadania przyjętego uchwałą nr 25/239/2012 Rady Dziejącej Prawdy Krowocza z dnia 23 października 2012 remont parkietu Sporaki w Żywionej Szkole Podstawowej nr 36 ulica Mazowiecka. Paragraf drugi, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Ta korekta uchwały tutaj związana jest z informacją, która czy pierwotnie plan pracy remontowych w zespole w szkole podstawowej nr 36 zakładał również prace remontowe na zewnątrz szkoły, jednak ze względu na problem z określeniem własności czy prawa do własności terenu, no tutaj pojawił się właśnie problem z wydatkowaniem i podejmowaniem jakichkolwiek prac poza szkołą. Stąd tutaj ze strony szkoły jest prośba, żeby te środki jednak przeznaczyć na remont wewnątrz szkoły i tutaj takie środki na właśnie remont parkietu stolarki drzwiowej mają być po prostu. Tylko tam jest wątpliwość, ale brakuje tego słówka, czy podatku. Na remont parkietu. Jakiego słówka brakuje? Na remont parkietu. Mieście podobne. W którym miejscu to na ma być? Pod wasze remontu parkietu. No to jest istotne. Czy jeszcze jakieś poprawka? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego projektu uchwały, proszę podnieść rękę. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Stwierdzam, że jednogłośnie uchwała została przyjęta.